Proszę, proszę, dynamicznie! Godzina 14:27, 30 września 2011 roku. Jestem na szczycie Makalu, 4, może 8463 metry nad poziomem morza. Było bardzo ciężko. Artur już idzie, widać go na grani. Historyczny moment, daleko w tle. Tomek Wolfart, nie wiem, czy zdąży dojść do szczytu. Jezus Maria, popatrzcie dookoła. Piękna pogoda, odrobina wiatru, Everest, mocne. Nie wyżej. Dziękuję wszystkim, dzięki którym ta wyprawa była możliwa. Dziękuję całemu zespołowi, liderowi. Przede wszystkim dziękuję mojej kochanej rodzinie. Płuca, którą siostra odprawiła, jak widać, przyniosła spodziewany efekt. Dziękuję moim kochanym rodzicom, którzy zawsze wspierali moje działania w górach. Przede wszystkim dziękuję mojej najukochańszej Dobrochnie, która toleruje, a wręcz wspiera moją pasję. Kochanie Słoneczko, jesteś tu teraz ze mną. Dziękuję również moim sponsorom Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego imienia Jerzego Kukucki, Polskiemu Związku Alpinizmu, moim prywatnym sponsorom, przede wszystkim Hubertowi Dolukowi, prezesowi zarządu spółki Elbiotika oraz Pawłowi Bugajnemu, prezesowi zarządu spółki Trust. Mam nadzieję, że nie zapomniałem o nikim. Słuchajcie, pięknie, jest pięknie. Wiesz, jak jest taki, że siedzę idealnie na czubeczko. Zobaczcie. Taki jest czubek. Teraz tylko zejście. Trzymajcie kciuki za bezpieczne zejście. Tego się najbardziej boję. Mamy mało czasu, mam nadzieję, że nie złapiemy piwako. Historyczny filmik. Kolega Artur Heiser, lider.
Bez tlenu! Ale z jednym szerpą, kurde. Miałem, cichu. Jeszcze parę kroczków. Jeszcze zejść. Co ty tu za mój dziewczyn przerażony? Takie trudności. Bez powiem człowiek. Co to, powyżej trzeciego obozu styl alpejski pełną gębą. Biorąc pod uwagę głęboki śnieg. Kawał dobrej roboty. Spadamy.